Cześć, tutaj kraina krocków. W końcu mam okazję przyjrzeć się jakiemuś zestawowi z serii Hidden Side. a konkretnie jest to 70422 kłopoty w restauracji. Otrzymujemy tutaj 579 elementów, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 220 zł bez grosza. Zazwyczaj nie omawiam pudełka zestawów, ale tutaj warto zwrócić uwagę na ten bardzo ładny artwork. Tak, zestaw prezentuje się po zbudowaniu. Oprócz tytułowej restauracji, otrzymujemy też jeszcze taki oto samochód, kłada, no nie jestem pewien jak to nazwać. Tak czy inaczej jest to jakiś pojazd, który służy naszym głównym bohaterom do zwalczania duchów. I jego omówimy sobie w pierwszej kolejności. O ile ogólnie zestaw bardzo mi się podoba, tak ten pojazd jest z pewnością jego najsłabszym elementem. No niby mamy tutaj jakieś działo, całkiem fajnie zbudowane, możemy sobie nim swobodnie poruszać we wszystkie strony. Tutaj obok jakiś reflektor. Mamy dwa siedzenia, jedno dla kierowcy, a drugie do obsługiwania tego działa. No i co mi się tutaj tak nie podoba? Otóż popatrzcie. Całe to siedzisko, to jeden element. O, tutaj z boku to dobrze widać. No nie lubię tego uduprawiania się, jakby powiedział pewien znany LEGO tuber. Nie podoba mi się to. Więc ten pojazd jest z pewnością najsłabszym elementem całego zestawu. Dobra, koniec tego narzekania. Teraz będę ten set już tylko i wyłącznie zachwalał, ponieważ jest on prześwietny i jak najbardziej na zachwalanie zasługuje. Przejdźmy więc do omówienia restauracji. Są w niej serwowane owoce morza, o czym informuje nas ten oto znak. No i zapewne jest ona położona nad samym brzegiem morza, ponieważ patrzcie, tutaj mamy jakiś piasek, a tutaj barierkę z kołem ratunkowym, która zapewne chroni nas przed wpadnięciem do wody. Tutaj obok znajduje się szyld z napisem DINNER, a obok rysunkiem krewetki zapewne jest to jakieś logo tej restauracji. Tutaj obok mamy napis OPEN 24 HOURS, czyli w naszej restauracji muszą naprawdę solidnie pracować, skoro są otwarci przez 24 godziny na dobę. I obok znajduje się taka oto zbudowana z klocków krewetka i powiem Wam, że wygląda ona bardzo ładnie. A pod tym szyldem znajduje się taki oto, no zapewne jest to jakiś automat z jedzeniem, tak mi się wydaje, ale nie jestem szczerze mówiąc pewien. A obok stoi beczka, na której ktoś zostawił puszkę z napojem. W tej restauracji jedzenie jest podawane tylko na wynos, ponieważ we wnętrzu, do którego zaraz przejdę, nie ma żadnych stolików. Więc podchodzimy sobie do któregoś z tych okienek. No, i zamawiamy, a później odbieramy tutaj jedzenie. A kiedy restauracja jest zamknięta, no to możemy je opuścić. Tutaj z boku mamy trochę roślinności, a obok schody prowadzące na dach, a na dachu znajdują się dwie beczki. Pod schodami znajdziemy jeszcze skrzynkę z jedzeniem. Rzućmy jeszcze okiem na wnętrze tej restauracji. Jak już wspominałem, nie mamy tutaj żadnych stolików, znajdziemy tu tylko kuchnię. No i jest tutaj kuchenka, kilka szafek. Tutaj jakiś automat z wodą bądź jakimś napojem. Podłoga jest zbudowana na kształt szachownicy. Na ścianie wisi jeszcze patelnia oraz garnek. No i mamy tutaj wejście dla pracowników. Mamy tutaj jeszcze dwie funkcje, które zapewne będą istotne w aplikacji. Pierwsza z nich to to, że mamy tutaj na dachu taką beczkę. No i kiedy nią sobie pokręcimy, to możemy obrócić ten krocek. I kiedy go obrócimy, no to widzimy klocek w kolorze zielonym. Kolejną funkcją jest to, że możemy sobie pokręcić tym elementem. No i jak nim kręcimy, to widzimy tutaj różne kolory. To również zapewne będzie istotne właśnie w tej aplikacji. Wystarczy kilka zmian i nasza restauracja staje się nawiedzona. Popatrzcie, tutaj mamy oko jakiegoś stwora, tutaj jakaś paszcza. W ogóle to jest taka funkcja bawialna, że opatrzcie tutaj z tyłu mamy takie pokrętło i możemy sobie za jego pomocą tą paszczę otwierać i zamykać. Teraz omówmy sobie figurki. Zacznijmy od dwóch głównych bohaterów, czyli Parker i Jacka. Jack jest ubrany w białą bluzę z kapturem. No właśnie, kaptur połączony z czapką z daszkiem. Jest to nowy element i wygląda on bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłości dostaniemy mnóstwo jego recolorów. Parker z kolei nosi dżinsową kurtkę oraz spodnie z dziurami. No właśnie, czy te dziury są tutaj specjalnie ze względu na modę, czy może jest to sprawka jakiegoś ducha? I tutaj również mamy ciekawe nakrycie głowy, znów jest to nowy element, czyli taka oto czapka połączona z włosami. On również bardzo mi się podoba. I obie minifigurki trzymają w rękach smartfony, na których ekranach widzimy duchy. Kolejną minifigurką jest Roni. Trzyma on w ręce hot-doga. Na też mamy koszulkę z nadrukiem pizzy. No, i ma on bardzo ciekawy, alternatywny wyraz twarzy. No, popatrzcie, wygląda jakby wstrzymywał oddech. Zostały nam dwie ostatnie minifigurki, czyli Sari oraz szef Enzo. Są oni pracownikami tej restauracji. No i szef Enzo, jak samo imię wskazuje, jest tutaj szefem kuchni. A Sari jest kelnerką, może jakąś pomocniczką. Jeżeli chodzi o szefa, no to bardzo podoba mi się jego strój. Popatrzcie, jest taki przybrudzony. Wszędzie mamy jakieś plamy. A jeżeli chodzi o sali, no to narzutki na torach są całkiem ciekawe. Taka koszula w takim jakby miętowym kolorze. A kiedy restauracja zostaje nawiedzona, zamieniają się oni w duchy. Sali otrzymuje takie oto długie, półprzezroczyste, potworne włosy oraz jej twarz zmienia się na taką duchowatą, że tak powiem. No, całkiem fajnie ta główka oraz te włosy wyglądają. A szef Enzo otrzymuje dodatkowy tors oraz taki Tasak w takim kolorze duchowym, że tak to nazwę. No i on również otrzymuje duchową głowę, tak będę to nazywał. Pomysł tego, że w Hidden Side otrzymujemy minifigurki, które po dodaniu kilku dodatkowych elementów zmieniają się w duchy, jest całkiem ciekawy. Podsumowując, ten zestaw jest prześwietny. Nie znajduje tutaj żadnych większych wad, no może poza tym, że ten pojazd jest taki średni, ale sama restauracja prezentuje się rewelacyjnie. Do tego mamy tutaj bardzo fajne minifigurki, więc powtórzę to jeszcze raz. Prześwietny zestaw. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.